Shalom. Shalom. Just wonder if you know how to speak Hebrew language. Zastanawiam się, ilu z was zna hebrajski. So we are blessed to be here with you. Jesteśmy ubłogosławieni tym, że możemy być tutaj z wami. Before I play the first song. Zanim zagram pierwszą pieśń. Introduce our team. Chciałbym przedstawić nasz zespół. And this is my wife Jody. Yeah. To jest moja żona Jody. Thank you. And we have a really dear friend that we know for many years, who was born in Kazakhstan, but now lives in Switzerland. Jest z nami nasza droga przyjaciółka, którą znamy już od wielu lat. Urodziła się w Kazachstanie, ale teraz mieszka w Szwajcarii. And her name is Veronica. Ma na imię Weronika. And she will dance to some of the music. Ona będzie tutaj tańczyła podczas niektórych pieśni. And also ja chcę przywitać braciów i sióstr z Dniepropetrowska. I greeted the, to było pozdrowienie dla tej grupy młodzieży. I will tell my testimony a little bit later. Troszkę później podzielę się moim świadectwem. I just want to tell a little bit about the music that I play. Chciałbym powiedzieć troszkę o muzyce, którą gram. Yeah, my grandma, my background is I was trained to be classical concert pianist. Szkoliłem się, aby zostać klasycznym pianistą. And today I serve the Lord with music. Dzisiaj tą muzyką służę Panu. God gives me compositions. Bóg daje mi te kompozycje. So a lot of this music will be instrumental. Więc wiele z tej muzyki jest czysto instrumentalna. Some of it will be spontaneous. Część z niej to są spontaniczne improwizacje. And we will sing a few songs as well. Ale kilka pieśni też, do kilku pieśni będziemy śpiewać. But I wasn't trained to be a singer, so I need my wife's help desperately. Ale ja nie jestem wyszkolonym śpiewakiem, więc rozpaczliwie tutaj potrzebuję pomocy mojej żony. So I would like to play the first song on the piano. Więc zagram na pianinie pierwszą pieśń. When I composed it, I called it a very special name. Kiedy ją układałem, nadałem jej wyjątkową nazwę i tytuł. I called it Praise Song Number 9. Nazwałem ją pieśń chwały numer 9. And the reason I called it that way, it was written after Praise Song Number 8, I guess. A nazwałem ją tak dlatego, że napisałem ją po pieśni chwały numer 8. So, but I also called it In His Presence. Ale dałem jej też drugi tytuł w jego obecności. So, and I encourage you to open your heart to the Lord. I zachęcam, abyście otworzyli swoje serca przed Panem. Not everyone relates to this type of style of music. Nie każdy potrafi zrozumieć i przyjąć taki typ muzyki. But I believe that through the musical notes God reaches our hearts with his love. Ale wierzę też, że poprzez te nuty Bóg dotyka naszych serc swoją miłością. And Father wants to touch every heart with his love. A Ojciec chce dotknąć każdego serca swoją miłością. Today he wants to encourage people. Dzisiaj chcę zachęcić. Give them hope, give you hope. Dać nadzieję. And even heal some hearts or even other sickness. Nawet uzdrowić serca, a nawet i ciała. So just when these notes go. Więc kiedy będziecie słyszeć te nuty, just allow the Father to speak to you. Pozwólcie, aby Ojciec mówił do was. Thank you.
Hi, my name is Veronica. Mam na imię Weronika. I was born in Kazachstan. Urodziłam się w Kazachstanie. And as I was 6 years old, kiedy miałam 6 lat, a truck drove over my foot. Ciężarówka przejechała po mojej stopie. The doctors put me at I was put in the hospital. Umieszczono mnie w szpitalu. And it really looked critical. I wyglądało to nieciekawie. Stan był krytyczny tej stopy. A lot of dirt came into the blood. Bo w mojej krwi znalazło się wiele, sporo brudu. All the muscles were destroyed on the foot. Mięśnie stopy były zniszczone. The toes were so broken on one foot that they had to cut it off. Palce były tak połamane, że trzeba było je usunąć. And so it looks like it looked like I'm not gonna be able to walk again. That's what the doctor said. Wyglądało na to i lekarze mówili, że nie będę już nigdy w stanie chodzić. And they said I'm probably gonna die. I stwierdzili, że prawdopodobnie tego nie przeżyję. So my mother started to cry out to God. Więc moja matka zaczęła wołać do Boga. And God started to do something in our lives. I Bóg zaczął działać, zaczął coś robić w naszym życiu. In our family. W życiu mojej rodziny. And so all what the doctor said didn't came in. I to wszystko, o czym lekarze mówili, co zapowiadali, nie spełniło się. Congruent didn't set in. Nie zostałam zakażona gangreną. And after 3 months I was able to walk again. I kilka miesięcy później mogłam znowu chodzić. Because after a while the muscles started to work again. Po jakimś czasie mięśnie zaczęły znowu funkcjonować. So after 3 months I was not only able to walk, but after a while I started to dance again. I po 2 miesiącach nie tylko zaczęłam chodzić, ale za jakiś czas później mogłam znowu tańczyć. And so I love dancing since I was little. Kochałam taniec od małego. And after the accident I was just happy that I could walk. Ale po wypadku cieszyłam się już samym faktem, że mogłam chodzić. And I said, well, ballet, I'm never gonna be able to dance again. Ale mówiłam, jeśli chodzi o balet, no to już nigdy nie będę w stanie tańczyć. But after a while God talked to me and he said, Veronica, you set limitations on your life. Ale po jakimś czasie Bóg przemówił do mnie i powiedział, Weronika, ty sama sobie narzuciłaś ograniczenia. I am the one who made you walk again. To ja jestem tym, który sprawił, że znów chodzisz. And don't you think I can make you dance again? I myślisz, że nie jestem w stanie sprawić, żebyś tańczyła? So I went to ballet classes. Więc zaczęłam znowu uczęszczać na lekcje baletu. And he said when you have to go up on your toes. I on powiedział, że kiedy musisz stanąć na palcach, that I'm gonna balance it out and I'm gonna be your toes. Ja pozwolę ci złapać równowagę. Ja będę twoimi palcami. So I want to encourage you. Więc chciałabym was zachęcić. To believe in the supernatural, that God can make supernatural things to happen. Abyście uwierzyli w ponadnaturalne, w to, że Bóg może uczynić rzeczy, które nie są możliwe. So when you're not able, God is able. Więc kiedy ty nie potrafisz, Bóg może. Because you just saw supernatural dancing. Widzieliście mnie, jak tutaj tańczyłam. Without toes, I still don't have it. Bez palców, ciągle ich nie mam. But he can do whatever you cannot do. Ale on może zrobić tego, czego ty nie możesz. Another song that I'll play is called Praise Song Number 14. Kolejną pieśń, którą zagram, nazywa się Pieśń Chwały numer 14. And it's called it's a very simple song. It's built on just 2 notes. Jest to bardzo prosta pieśń zbudowana tylko na 2 dźwiękach. This is 2 notes here. Tylko te 2 dźwięki. So it's actually called Abba in Hebrew. Po hebrajsku nosi tytuł Abba. And Abba is it means papa. Abba znaczy tato. You know, we have Father in heaven who loves us unconditionally. Mamy w niebie Ojca, który kocha nas bezwarunkowo.
And I believe he even wants to be called Abba, Papa. I wierzę, że on chce, abyśmy go nawet w ten sposób nazywali, Abba, Tata.
words about my story. Chciałbym się teraz krótko podzielić moją historią. Anyway, I was born in Ukraine. Urodziłem się na Ukrainie. In the city of Kiev. W Kijowie. In a Jewish family. W rodzinie żydowskiej. And also a family of musicians. Która była również rodziną muzyków. My mother played classical guitar. Moja matka grała na gitarze klasycznej. My father was a violinist. Mój ojciec był wiolonczelistą. My grandfather also was a violinist and a composer. Mój dziadek także był skrzypkiem i kompozytorem. So when I turned 5 years of age, they gave me no choice. Więc kiedy miałem 5 lat, nie miałem już wyboru. And made me practice. Zmusili mnie, żebym ćwiczył. So, but eventually in a few years I learned to enjoy music. I w końcu w ciągu kilku lat nauczyłem cieszyć się muzyką. And I decided that this is what I want to do in my life. I wtedy podjąłem decyzję, że tym właśnie chcę się w życiu zajmować. Now, we were Jewish, but we were not religious and we did not practice anything of Judaism. Byliśmy Żydami, ale nie byliśmy religijni i nie stosowaliśmy żadnych z praktyk żydowskich. And in school in those days, because it was a communist regime. W szkole w tamtych czasach pod reżimem komunistycznym they required that we studied atheism. Wymagano od każdego, aby uczył się ateizmu. And I was really wondering why do I have to study that. I zastanawiałem się, dlaczego każą mi się tego uczyć. Because normally when you take a class of something you usually learn about something or someone. Bo zazwyczaj, kiedy jest jakiś przedmiot, kiedy każą ci się go uczyć, no uczysz się o czymś, o kimś. Like in history we learn about famous people or events historical, you know. Na lekcjach historii uczymy się o znanych ludziach, poznajemy wydarzenia historyczne. In geography we learn about famous we learn about places. Na geografii poznajemy ważne miejsca. But in atheism you study about him who is not there. Ale na lekcjach ateizmu uczysz się o kimś, kogo nie ma. Isn't it a waste of time? Czyż nie jest to strata czasu? I didn't know why we were required to do this. Nie wiedziałem, dlaczego kazali nam to robić. So because me being Jewish, it was very difficult in those days for us to pursue our career. Ze względu na to, że byłem Żydem, było trudno nam rozwijać się zawodowo. And so our family decided to leave Ukraine. Więc nasza rodzina postanowiła opuścić Ukrainę. At that time it was very difficult. People were persecuted for wanting to leave. Ale było to w tamtych czasach trudne. Ludzie byli za to prześladowani, za to, że chcieli opuścić kraj. And we handed our documents and we waited for a long time. Złożyliśmy dokumenty i czekaliśmy długo. And I started to get very anxious. Zaczynaliśmy się niecierpliwić. And I began to wonder. I zaczynałem się zastanawiać. What if the one that atheists say does not exist really exists and he could help me? Zacząłem się zastanawiać nad tym, co jeśli ten, o którym na ateizmie, na lekcjach ateizmu uczą nas, że nie istnieje, co jeśli on istnieje i mógłby mi pomóc? So I decided to talk to God. Więc postanowiłem porozmawiać z Bogiem. And I told him, I don't know if you are there. I powiedziałem, no nie wiem, czy tam jesteś. But just in case if you are. Ale w razie, gdybyś był, here's a good chance for you to prove that. Masz teraz okazję, żeby to udowodnić. And about 2 weeks passed. Minęły jakieś 2 tygodnie. And we were allowed to go. I pozwolono nam wyjechać. So we packed our bags. Spakowaliśmy się. And we went to United States. I wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Settled in the city of Chicago. I osiedliliśmy się w mieście Chicago. And I wanted to learn about my roots. What does it mean to be Jewish, beside the fact that we always persecuted?
I chciałam się tam dowiedzieć czegoś o moich korzeniach. Chciałam się dowiedzieć czegoś, co to znaczy być Żydem, poza tym, że wszędzie jesteśmy prześladowani. I asked somebody, can I read some good book on the Jewish history? Znalazłem gdzieś książkę o historię żydowską. This somebody said to me, I know a very good book on the Jewish history. Ktoś wręczał, powiedział do mnie, że zna bardzo dobrą książkę o historii Żydów. It's called the Bible. Nazywa się Biblia. So, never read the Bible before. Nigdy wcześniej Biblii nie czytałem. So I began to read it. Więc zacząłem ją czytać. It wasn't easy to understand. Nie było łatwo mi ją zrozumieć. But I was learning about the history of my nation and I was learning about our God. Ale uczyłem się z niej o historii mojego narodu i uczyłem się o Bogu. And in this Bible happened to be the New Testament. A ta Biblia as well. to był akurat Nowy Testament. And I said, wait a minute. I was told that that's not for the Jews. I powiedziałem chwileczkę, mi powiedzieli, że to jest historia Żydów. So why did they put the New Testament together with our Hebrew scriptures? To czemu doczepili Nowy Testament do hebrajskich pism? And being curious and now living in the free country, I decided I'll read and find out what's in there. Byłem ciekawy, a jako że żyłem teraz w wolnym kraju, miałem możliwość, żeby się dowiedzieć i to zrozumieć. So there I just, as I started to read, I met this Yeshua, or Jesus, as you know. A kiedy zacząłem czytać, zacząłem poznawać i dowiadywać się o Jeszui, o Jezusie. I did not know much about him. Wiele o nim wcześniej nie wiedziałem. He was called Jesus Christ. Who is he? No. Nazywał się Jezus Chrystus, no ale I thought, kto to taki? I thought his parents were called Mr. and Mrs. Christ. Pewnie jego rodzice nazywali się Pan i Pani Chrystus. And the biggest surprise that he happened to be a Jewish, and not just Jewish, a Jewish rabbi. I największą niespodzianką było dla mnie to, kiedy odkryłem, że Yeshua był nauczycielem żydowskim. And he was teaching the Jewish people. I on nauczał naród żydowski. And I wondered, when did he become Christian? I zastanawiałem się, kiedy on się stał chrześcijaninem. And I'm not sure if you've ever become one. I nie jestem pewien, czy kiedykolwiek się nim stał. But the truth is, he came because God loves the whole world. God loves everybody. Ale prawda jest taka, że on przyszedł dlatego, że Bóg kocha cały świat, że Bóg kocha każdego. But as a Jewish person, I could relate to him. Ale jako będąc Żydem, mogłem znaleźć pewne odnieść się do jego osoby. And began to recognize he is our Messiah and our King. I zacząłem rozpoznawać i widzieć to, że on jest naszym Mesjaszem, że on jest naszym królem. You know, Jewish people always waiting for the King to come. Żydzi ciągle czekają na króla, który ma przyjść. Today, almost every synagogue service, they sing this song, Avinu Malkeinu. W dzisiejszych czasach prawie w każdej synagodze śpiewa się pewną pieśń. Yeah, which means our Father, our King. Której tytuł oznacza nasz Ojciec, nasz Król. So we recognize that God is King, but He's also our Father. Przez tą pieśń rozpoznaje się i uznaje się, że on jest naszym królem i też jest naszym ojcem. And then God, the course of my life changed. I wtedy kierunek mojego życia się zmienił. Because before I was planning to become concert pianist and tour the world. Bo wcześniej planowałem zostać koncertującym pianistą, planowałem jeździć po świecie. Instead God sent me to a Bible college. Ale zamiast tego Bóg posłał mnie do szkoły biblijnej. In Chicago. W Chicago. And there I met Jody in Chicago. I tam w Chicago poznałem Jody. And we fell in love and we got married. Zakochaliśmy się i pobraliśmy się. And Jody is also Jewish believer. Jody też jest żydowskiego wyznania. So we said that we need to live in Israel. So in about 2 years we thought we will move to Israel. Uznaliśmy, że powinniśmy przeprowadzić się do Izraela, więc w ciągu około 2 lat to zrobiliśmy. And then in 2 years we said in another 2 years we'll move to Israel.
w ciągu 2 lat postanowiliśmy się, że przeprowadzimy, ale później znowu stwierdziliśmy, kiedy minęły 2 lata, za 2 lata się przeprowadzimy. So 26 years later, it finally happened. I 26 lat później w końcu się to stało. It took Israelites 40 years to get from Egypt to the Promised Land, and we did it in 26. Izraelitom zabrało 40 lat, żeby z Egiptu dostać się do Ziemi Obiecanej, nam to zajęło 26 lat. So the last 5 years of our lives, we live in Israel. Więc od 5 lat mieszkamy w Izraelu. In a beautiful little town, which is called Zichron Yaakov. W pięknej małej miejscowości, która nazywa się Zichron Yaakov. Yeah, very good. Yes. And we serve the Lord there. Tam służymy Panu. From Florida, I brought a very big grand piano. Z Florydy przywiozłem ze sobą wielki fortepian. It was very dramatic. They had to use a crane to lift it to the third floor. Jest to dosyć wielkie i dosyć dramatyczne przedsięwzięcie, jak trzeba użyć dźwigu, żeby na trzecie piętro taki fortepian wnieść. The whole neighborhood watched. Cała dzielnica, cała okolica się przyglądała temu. So we started to arrange concerts for the people we meet on the street and shops and businesses. Więc zaczęliśmy organizować koncerty dla ludzi, których spotykaliśmy w sklepach, na ulicy czy w pracy. In Israel, people love home concerts. A Izraelczycy uwielbiają koncerty. And through these concerts, some relationships developed. I poprzez te koncerty rozwinęły się pewne relacje. And even though at these concerts we did not share much. I chociaż podczas tych koncertów nie dzieliliśmy się, nie mówiliśmy wiele. Because if you do this in Israel, then people feel trapped. Bo jeśli spróbujesz to zrobić w Izraelu, ludzie czują się złapani w pułapkę. Through this relationship that developed through the concerts, eventually some people came to the Lord. Ale poprzez te koncerty i poprzez te relacje, które dzięki nim się rozwinęły, niektóre osoby przyszły do poznania Pana. And so now we have a small fellowship that meets in our house. Teraz mamy więc małą wspólnotę, która zbiera się w naszym domu. And together we growing in the Lord. Razem wielbimy Pana. And when you pray for peace of Jerusalem. I kiedy modlicie się o pokój Jerozolimy. Maybe you could remember also us in Zichron Yaakov. Pamiętajcie może też o nas w Zichron Yaakov. But Jody and I, we are really blessed to be here in Poland. Jody i ja czujemy się też wielce ubłogosławieni tym, że możemy być tutaj w Polsce. First time we were here only 6 months ago. Pierwszy raz byliśmy tutaj zaledwie 6 miesięcy temu. For a small conference in Oświęcim. Na małej konferencji w Oświęcimiu. But then we felt we needed to come back. Ale odczuliśmy też, że musimy tutaj wrócić. And we actually here in Poland the entire month of August. Here this time we are entire month of August here in Poland. I tutaj zostajemy przez cały sierpień. And we really blessed to meet Polish people. Byliśmy ubłogosławieni tym, że mogliśmy poznać Polaków. And all we want to do is to share the love that the Father put in our hearts with you. I chcemy tylko dzielić się tą miłością, którą z wami, tą miłością, którą Ojciec wlał w nasze serca. We also understand that the Polish people had a very, very difficult history. Rozumiemy też, jak, że polski naród ma za sobą bardzo trudną historię. And we believe that today Father is offering healing to the hearts, to the people in this country. Ale wierzymy też, że dzisiaj Ojciec daje uzdrowienie ludziom tego narodu. So it doesn't matter to me if you can't relate to classical music. I nie ma dla mnie znaczenia, że nie czujesz muzyki klasycznej. But the Father wants to touch you. Ale Ojciec chce cię dotknąć. And the Father wants to unveil something maybe we don't even realize. Może chce odkryć w tobie coś, z czego nie zdajesz sobie sprawy. That he loves us unconditionally. Że kocha nas bezwarunkowo. You know, some people relate to Jesus, but Father is different for some reason. Niektórzy
potrafią zrozumieć, przyjąć Jezusa, ale ojciec dla nich to zupełnie inna historia. But Yeshua said, you've seen me, you've seen the Father. Ale Yeshua powiedział, widzieliście mnie, widzieliście Ojca. And he also said, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. On także powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. So it tells me that Yeshua is the way. Więc on mówi mi, że Yeshua jest drogą. But the Father is a destination. A Ojciec jest celem. The way has to take us someplace. Droga musi nas dokądś zaprowadzić. And the Father is a source of love. A Ojciec jest źródłem miłości. Yeshua himself walked in the Father's love. Sam Yeshua chodził w miłości Ojca. And I believe that the reason he had such healing power. I wierzę, że powodem, dla którego on miał tak wielką moc uzdrowienia, because he had, was filled with compassion. Jest to, że był wypełniony współczuciem. He just didn't want the sick people to go home sick again. On po prostu nie chciał, aby chorzy ludzie wracali do domu chorzy. And I believe Father is ready to pour his compassion on Polish people. I wierzę, że Ojciec chce z tym samym współczuciem działać pośród polskiego narodu. Paul said that through disobedience of Israel, the mercy came to the nations. Through the disobedience of Israel, mercy came to the nations. Paweł powiedział, że poprzez nieposłuszeństwo Izraela łaska dosięgła narody. So that the nations can return that mercy back to us. Żeby te narody mogły tą łaskę, to miłosierdzie oddać z powrotem nam. You see, you can't give what you don't have. Nie możesz dać tego, czego nie masz. But if we can receive that love from the Father, then we can give it away. Ale kiedy przyjmiemy tą miłość od Ojca, wtedy możemy ją dać. So Father wants to give away his love. Więc Ojciec chce oddać, rozdać swoją miłość. And what I'd like to do is I'd like to invite my wife Jody. Chciałbym teraz zaprosić tutaj moją żonę. And we will like to sing couple songs in the Hebrew language. I razem zaśpiewamy kilka piosenek po hebrajsku. Would you like to hear any songs in the Hebrew language? Chcielibyście usłyszeć parę pieśni po hebrajsku? So, maybe in heaven we'll all speak that language. Może w niebie będziemy wszyscy mówić tym językiem. It's good to get used to it, huh? Więc dobrze by było się już przyzwyczajać do niego. I wanted to say that even if you don't know Hebrew, you can still feel the words. Chciałam powiedzieć, że nawet jeśli nie znasz hebrajskiego, to możesz czuć te słowa. Yeah, Alyosha and I travel all over the world. Alyosha i ja podróżowaliśmy po całym świecie. And we find ourselves praying with Chinese people. I modliliśmy się z Chińczykami. People from Hong Kong. Z ludźmi z Hongkongu. People from Guatemala. Z ludźmi z Guatemali. People from El Salvador. Z El Salvador. People from India. Z Indii. Germany. Z Niemiec. I don't know all those languages. Nie znam tych języków. But I can feel the Holy Spirit when people pray or sing. Ale odczuwam Ducha Świętego, kiedy ci ludzie modlą się, kiedy śpiewają. And so as we sing in Hebrew, you probably most of you don't know the Hebrew language. Więc kiedy my będziemy śpiewać po hebrajsku, większość z was prawdopodobnie nie zna hebrajskiego. But I still believe the power of God can work through these songs. Ale mimo to wierzę, że Boża moc może działać poprzez te pieśni. So maybe you want to close your eyes, some of you. Więc może niektórzy z was będą chcieli zamknąć oczy. And just tune in to the Holy Spirit. I nastroić się na Ducha Świętego. And Lord Jesus. Panie Jezu. We invite you, Lord. Zapraszamy cię, Panie. Even to come right now. Przyjdź teraz. Even as we sing these songs. Kiedy śpiewamy te pieśni. Lord, would you just come into this sanctuary? Panie, przyjdź na to miejsce. And release a special anointing this night. Uwolnij szczególne namaszczenie dziś wieczorem. Release healing tonight. Uwolnij uzdrowienie. More of your love. I jeszcze więcej twojej miłości. More of your presence, Lord. Jeszcze więcej twojej obecności, Panie. We just want more of you, Lord. Chcemy więcej ciebie, Panie. We don't need to be entertained at all.
Nie potrzebujemy rozrywki, Panie, wcale. We just want your presence, Lord. Chcemy Twojej obecności, Panie. Thank you for the Holy Spirit. Dziękuję Ci za Ducha Świętego. Thank you for raising us up. Dziękuję za to, że nas podnosisz. And thank you for seating us in heavenly places. Dziękuję, że posadzasz nas w okręgach niebieskich. Thank you for giving us vision. Dziękuję, że dajesz nam wizję. And purpose. I cel. And destiny. I przeznaczenie. Thank you, Lord. Dzięki Ci, Panie. Amen. Hallelujah. The song is from Psalm 121. Ta pieśń, Psalm 121. Where it says, I will lift up my eyes to the mountains, where comes my help? Ona mówi, oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Przeprowadziliśmy się z Florydy do Izraela. And we didn't have too many enemies living around us in Florida. Na Florydzie nie mieliśmy wokół siebie zbyt wielu wrogów. We had a very, you know, nice place to live.
mieszkaliśmy w bardzo fajnym, przyjemnym miejscu. Not too far from the ocean. Niezbyt daleko od oceanu. Beautiful white sandy beaches. Piękne, piaszczyste plaże. Didn't look like any problems around us. Nie było żadnych problemów widać wokół nas. And the Israelis ask us, why would you want to move to Florida, move to Israel from Florida? Więc Izraelczycy pytali nas, dlaczego mielibyście się przeprowadzać? Dlaczego się przeprowadziliście z Florydy do Izraela? Because they would love to move to Florida. Bo oni chcieliby przeprowadzić się na Florydę. And we moved to a place that we're surrounded, you know, in Israel with enemies that want to wipe us out. W Izraelu, tam gdzie się przeprowadziliśmy, jesteśmy otoczeni wrogami, którzy chcą z nas zniszczyć. And so when they ask us, why would you move to Israel from Florida? Więc kiedy pytają nas, dlaczego chcieliście się przeprowadzić z Florydy do Izraela? We have one three-letter word. Mamy jedno trzyliterowe słowo. God. Bóg. God sent us home. Bóg wysłał nas do domu. He said this was our land. On powiedział, to jest nasza ziemia. And we are his people. A my jesteśmy jego ludem. And he's not coming back to Miami. On nie wraca do Miami. He's coming back to Jerusalem. On wraca do Jerozolimy. It's our capital. To jest nasza stolica. And those of you here in Poland, i ci z was tutaj w Polsce, I think most of you have received Jesus as your Messiah. Is that true? Przypuszczam, że większość z was przyjęła Jezusa jako swojego Mesjasza. Czy to prawda? Raise your hand if you receive. Podnieście swoje ręce. That means we're part of the same family. To znaczy, że jesteśmy częścią tej samej rodziny. And where is your Messiah coming back? I gdzie wasz Mesjasz powraca? Dokąd? Jerusalem, that's right. Do Jerusalem. And so we have an appointment with the Lord in the future. Więc mamy umówione spotkanie z Jezusem w przyszłości. There are so many amazing promises of God. Jest tak wiele niezwykłych obietnic Bożych in the scriptures w Biblii to the nation of Israel. Skierowanych do narodu izraelskiego. And so we trust him. Więc ufamy mu. And when the missiles were flying over from Gaza just a number of months ago this last year, kiedy w zeszłym roku parę miesięcy temu rakiety leciały ze strefy Gazy, we were never afraid. Nie baliśmy się. But we were praying. Modliliśmy się. And we live not too far from an air force base where all the planes were taking off. Mieszkamy niedaleko bazy wojskowej, bazy lotniczej, skąd startowały samoloty. And I was so happy to wake up. I cieszyłam się, że mogłam się obudzić, so I could pray for those airline pilots. Żebym mogła się modlić o tych pilotów. And I also would pray for the innocent people that lived in Gaza. Modliłam się też o tych niewinnych ludzi, którzy mieszkają w Gazie, that God would keep them safe. Aby Bóg ich zachował. And so we pray all the time. Więc modlimy się cały czas. Also for wisdom for our government. O mądrość także dla naszego rządu. The leaders of our country. Dla przywódców naszego kraju. We're facing so many challenges. Stajemy przed wieloma wyzwaniami. But I know that God has people all over the world. Ale wiem, że Bóg ma swoich ludzi na całym świecie. That are praying. Którzy się modlą. I was just reading in Zechariah as Alyosha was playing. Kiedy Alyosha grał, czytałam fragment z Księgi Zachariasza. Zechariah chapter 3 verse 16. Księga Zachariasza 3:16. Through chapter 4 verse 3. Aż do czwartego rozdziału wersetu trzeciego. And there's some amazing scriptures there. Są tam pewne niezwykłe wersety. The whole Bible is actually very amazing. Tak właściwie to cała Biblia jest dosyć niezwykła. I hope you read it. Mam nadzieję, że czytacie. So you know what's going on. Więc wiecie, co się dzieje. And it says that people who fear the Lord were talking to each other right there in I tam są opisani ludzie, którzy bali się Pana, jak rozmawiali ze sobą. And it says the Lord heard them speaking to one another.
I jest tam napisane, że Pan usłyszał, kiedy oni ze sobą rozmawiali, ci, którzy bali się Pana, jest tam powiedziane, że Pan ich usłyszał. Co o tym myślicie? Czy chciałbyś, żeby Pan usłyszał cię? Wouldn't it be wonderful just to really think and meditate on that one fact? Czy nie byłoby czymś wspaniałym siedzieć i rozmyślać nad tym jednym faktem? That as we love him and we fear the Lord and we honor him. Że kiedy kochamy go, kiedy boimy się Pana, kiedy oddajemy mu cześć, that he's so close to us. Że on jest tak blisko nas. That he hears us. Że on nas słyszy. And we can have confidence. Że możemy mieć pewność and peace. I pokój. And also he comes with healing in his wings. On także na skrzydłach przynosi uzdrowienie. Some really beautiful scriptures. Są to pewne piękne wersety. You know, it's now a time where we really need to know the word of God. Jest teraz czas, żyjemy w czasie, kiedy naprawdę musimy znać, potrzebujemy znać Boże Słowo. We really can't afford just to come to meetings in a building. Nie stać nas na to, żebyśmy tylko przychodzili, kiedy zgromadzamy się w jednym budynku. We really need to know what the word of God says. Musimy poznać i wiedzieć, co Boże Słowo mówi. And the Bible says that we'll have more wisdom than our teachers. A Biblia mówi, że będziemy mieć więcej mądrości niż nasi nauczyciele. So I encourage you every day. Więc zachęcam was. Read the scriptures. Czytajcie Słowo Boże codziennie. And the Holy Spirit will open up the word of God to your mind. A Duch Święty otworzy to słowo przed waszym umyśle. And he'll take you deeper. I poprowadzi was głębiej. And the Bible says deep calls to deep. A Biblia mówi, że głębia wzywa głębie. And so I believe as you go deeper you'll find other people you can talk to about the Lord. I wierzę, że kiedy będziesz wchodził głębiej, poznasz inne osoby, z którymi będziesz mógł rozmawiać o Panu. Pray together and worship together. Z którymi będziesz mógł się modlić, z którymi razem będziesz mógł uwielbiać. And we're connected as part of Israel with you here in Poland. I jako część narodu izraelskiego jesteśmy tutaj z wami połączeni. And I'll just finish by saying this. I zakończę mówiąc to, that when we came to Poland last January for the first time, kiedy w styczniu przyjechaliśmy do Polski pierwszy raz, I had no idea how much Poland suffered with the Jews. Nie miałam pojęcia, jak wielu Polaków cierpiało razem z Żydami. And how many Polish people died. Jak wielu Polaków zginęło. How many Polish people hid Jewish people in their homes. Jak wielu Polaków ukrywało Żydów w swoich domach. How many of your people were killed because they were intelligentsia. Jak wielu członków waszego narodu zginęło dlatego, że byli należeli do inteligencji. And my heart broke for Poland. I moje serce krwawiło nad Polską. And I said, "Oh God, would you bring us back to Poland?" I mówiłam: "O Panie, przyprowadź nas tu z powrotem do Polski. Would you use us to bless this country some way? Użyj nas, aby pobłogosławić ten kraj w jakiś sposób." You know, there's something very special when people have suffered. Coś szczególnego dzieje się, kiedy ludzie cierpią, kiedy naród cierpi. That those who suffer much love much. Bo ci, którzy wiele wycierpieli, wiele też miłują. And I really believe that God wants to pour out his love in a fresh measure during these days. I wierzę, że w tych dniach, w tym czasie Bóg chce wylać swoją miłość w nowej mierze. So we have as a people suffered with you. My jako naród cierpieliśmy razem z wami. And now we can take hands together. We can be hand in hand. I teraz możemy stanąć ramię w ramię. We can be family. Możemy być rodziną. And I really pray God will knit our hearts. I modlę się, aby Bóg złączył nasze serca. Your hearts with Israel. Wasze serca z Izraelem. And Israel with this nation. A Izrael z tym narodem. And that we would be true family. I abyśmy mogli stać się prawdziwą rodziną. And that we would walk in love. Żebyśmy chodzili w miłości. I'm not talking about religion. Nie mówię o religii. I really don't care about religion at all.
W ogóle mnie to nie interesuje. I care about relationship. Ale interesują mnie relacje. Relationship with God. Relacja z Bogiem. And then with all His people all over the world. I z Jego ludem na całym świecie, na całej ziemi. Can you say amen? Czy możecie powiedzieć amen? Just say amen. Just say more love, Lord. Powiedz tylko więcej miłości, Panie. Amen. And I just want to say this one more little thing. I jeszcze jedną drobną rzecz chcę powiedzieć. I am a mother in Israel and a grandmother. W Izraelu jestem matką i babcią. And if you've never thought of yourself as being part of Israel as a believer in Jesus. Jeśli nigdy nie myślałeś o sobie jako o wierzącym, że jesteś częścią Izraela. As a Jew, I want to say I'm so sorry if you ever got that message. I jako Żydówka chcę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że tak to przyjąłeś. And I want to say welcome home to Israel. I chcę powiedzieć witaj w domu w Izraelu. Welcome home to Israel. Witaj w domu w narodzie izraelskim. You are part of Israel. Jesteś częścią Izraela. In fact, the Bible calls you the commonwealth of Israel. Biblia nazywa was skarbem, nazywa ciebie skarbem Izraela. In Ephesians chapter 2. W liście do Efezjan w drugim rozdziale. That is so amazing, we are one people together. Jest to niezwykłe, że razem jesteśmy jednym narodem. He has one bride. On ma jedną oblubienicę. And she's made up of Israel and all the nations who engraft themselves. I ona jest ukształtowana z Izraela i wszystkich narodów, które zostały wszczepione. And that's the miracle. To jest cud. Hallelujah. Hallelujah. We sing one more song. Zaśpiewamy teraz jeszcze jedną pieśń. Very similar words as the other song. Której słowa są podobne do słów tej poprzedniej pieśni. I will lift up my eyes to the Lord who is my strength. Moje oczy wznoszę do Pana, który jest moją siłą. The Lord that has made heavens and the earth. Do Pana, który stworzył niebo i ziemię. And I will worship him. I będę uwielbiał jego. And I will praise him. I będę go czcił. Please worship him with us as we sing this song. Just look to heaven and just let the Lord rain upon you right now. If you need anything from the Lord. Uwielbiajcie Pana z nami, kiedy będziemy chwalić. Podnieście swoje oczy do Niego, niech spłynie na was cokolwiek, czegokolwiek potrzebujecie. You need more peace or strength. Jeśli potrzebujesz pokoju, potrzebujesz siły. The rest of God in your heart. Niech Pan odpocznie w twoim sercu. I believe the Lord's going to release it during this song. Wierzę, że Pan będzie wylewał to przez tą pieśń.
release a song over your lives. Wierzę, że Pan chce, aby ta pieśń była uwolniona w waszym życiu. You know, in heaven, w niebie there is a musical library. Musical library. Jest muzyczna biblioteka. And there's a lot of music over there. Jest tam ogólnie rzecz biorąc sporo muzyki. Some composers knew about that library, like Bach, for example. Niektórzy ludzie znali tą bibliotekę, jak na przykład Bach. He confessed that he found his compositions in that library. On przyznał kiedyś, Bach przyznał, że swoje kompozycje znajdował właśnie w tej bibliotece. And I'd like to go to the library right now. I chciałbym właśnie w tej chwili udać się do tej biblioteki. And get a piece of music that God has just for you for tonight. I zdobyć stamtąd muzyczny utwór, który Bóg ma szczególnie przygotowany dla was dzisiaj. This is not a piece of music that I ever played. To jest kawałek muzyczny, którego jeszcze nie grałem nigdy. I will play it one time and then I'll put it back into the library. Zagram go dzisiaj raz i odłożę z powrotem do tej biblioteki. That means tomorrow I will not remember. To znaczy jutro już nie będę go pamiętał. But because Father wants to say something to you. Ale dlatego, że Ojciec chce coś wam dzisiaj powiedzieć. So just open your heart to the Lord, to him, to the Father. Więc po prostu otwórz swoje serce przed nim, przed Ojcem. And you listen with the ears of the Spirit. I słuchaj duchowymi uszami. Thank you.
I just saw something so clearly and I have to share it with you from Zobaczyłam coś teraz tak bardzo wyraźnie, czym chciałabym się z wami podzielić. I saw a circle of young people gather together. Zobaczyłam krąg młodych ludzi, którzy zebrali się razem. And there was beautiful presence of the Lord. I między nimi była piękna obecność Pana. And worship was going up. Od nich unosiło się uwielbienie. Like incense is in his nostrils. Jak kadzidła w jego nozdrzach. And I saw much prayer. Było tam tyle modlitwy. Talking to the Lord. Rozmowy z Panem. And receiving from the Lord. I otrzymywania, odbierania od Pana. And then I began to see a radiance. Oni zaczynali, było widać, jak jaśnieli. And I think of the scripture that says they looked to him and they were radiant. I jest słowo, które mówi, że kiedy patrzyli na Niego, bił od nich blask. And the Lord is going to bring that radiance. I Bóg przynosi ten blask. And he said, people are going to begin to recognize that radiance in you. I on mówi, ludzie zaczną rozpoznawać w Tobie ten blask. And then I began to see the older people also coming along with the younger people. I wtedy widziałam również starsze osoby, które przychodziły i gromadziły się wokół tych młodych. And praying together. I razem modlili się. And the fire of God, just like in Acts chapter 2. I tak jak w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich przyszedł Boży ogień. And flames began to come on a light on each head. Nad każdą głową rozpalał się płomień. Such a beautiful picture, the Holy Spirit. To jest tak piękny obraz Ducha Świętego. As we gather together to worship the Lord and to pray together. Kiedy zgromadzamy się, żeby razem modlić się, razem uwielbiać Pana. And to wait on the Lord. I czekać na Pana. And I want to encourage you. I chciałabym was zachęcić. That the love of God is really wanting to pour out here on this body. Boża miłość chce wylać się tutaj na to ciało. In a really magnificent way. W naprawdę wielki, potężny sposób. And I just saw freedom in the spirit as you were worshiping and praying to the Lord in this way. Kiedy w ten sposób modlimy się, uwielbiamy, widzę wolność. Just gathering together to praise him and pray. Zgromadzajcie się razem, aby się modlić, aby Jego uwielbiać. And I really feel he's pleased with you. I wierzę, że i odczuwam to, że Jemu to się podoba. He loves you so much. On kocha Ciebie. In the scripture I mentioned earlier, I said Zachariah, but it's Malachi. Wcześniej wspominałam to słowo, ten fragment, mówiłam o Zachariaszu, ale to jest z Księgi Malachiasza. Malachi chapter 3 and 4. Trzeci i czwarty rozdział Księgi Malachiasza. And the very last verse in Malachi chapter 4. I ostatni werset czwartego rozdziału Księgi Malachiasza says that in the last days, mówi o tym, że w ostatnich dniach God will begin to turn the hearts of the children to the fathers. Bóg zacznie zwracać serca synów ku ojcom. And the fathers to the children. I serca ojców ku dzieciom. You see, the Lord loves family. Bóg kocha rodzinę. And as we turn our hearts one to another. I kiedy zwracamy swoje serca ku sobie nawzajem. This pleases the Lord so much. Panu się to podoba bardzo. This is actually his intention. Bo to jest jego zamiarem. It's like a kiss from him, from heaven. To jest jak pocałunek z nieba. And I also believe that we have fathers in the faith. I wierzę, że też mamy ojców wiary. And we can't discount them. I nie możemy ich odrzucić, zignorować. Jewish men and women who've walked with God. Żydowskie kobiety i mężczyzn, którzy chodzili z Bogiem. Like fathers. Jak ojcowie. And there's going to be a merger. I będzie połączenie. In the book of Zechariah, chapter 12. W 12 rozdziale Księgi Zachariasza. Verse 10. W wersecie 10. It says, speaking about Israel and the Jewish people. Mowa jest o Izraelu i o Żydach. Scripture says they will see him whom they've pierced. Biblia mówi, że zobaczą, kogo przebodli. And they will mourn for him as one would mourn for an only son. I będą opłakiwać go jako jedynego syna. And if you read through that whole chapter, it gets down to chapter 13.
I kiedy przeczytacie cały ten rozdział, rozpoczyna się rozdział 13. Says all the tribes of Israel will go into mourning. Jest mowa tam o tym, że wszystkie plemiona Izraela będą opłakiwać, weeping, będą płakać. And then it says a fountain will be opened up for cleansing for all the tribes of Israel. I jest tam mowa też o tym, że powstanie źródło oczyszczenia dla wszystkich plemion Izraela. And that is the capstone of grace, God's grace. I to jest sedno Bożej łaski. And we will be one people together. Będziemy jednym ludem. Amen. Amen. And so I would like to release a father's blessing. Chciałbym teraz wypowiedzieć błogosławieństwo Ojca. You know, when God created the world, kiedy Bóg stworzył świat, and he created mankind, kiedy stworzył ludzkość, the first thing he did is he blessed them. Pierwszą rzeczą, którą zrobił, to ich pobłogosławił. After that he said to them, be fruitful, multiply. Potem powiedział do nich, rozmnażajcie się. There's a power of blessing that makes us feel legitimate. To moc tego błogosławieństwa sprawia, że czujemy się prawomocnymi synami. This is why in a Jewish family every Shabbat father blesses his children. W żydowskiej tradycji każdy sabat ojciec błogosławi swoje dzieci. And father wants everyone to be blessed. Ojciec chce, aby każdy był błogosławiony. So I will bless you in on the behalf of the father. Więc będę błogosławił was w imieniu Ojca. Can I do this? Czy mogę to zrobić? Well, Yeshua represented the Father too. Jezus reprezentował Ojca. One time he said, "The word I speak to you, they are not my own." I on powiedział, słowa, które do was mówię, nie są moimi słowami. Father spoke through him. Ojciec mówił do niego. So Father wants to release blessing over your lives. Tak więc ojciec chce wypowiedzieć to błogosławieństwo nad waszym życiem. And so Father would say to you. Więc ojciec mówi do was. Mówi do ciebie. My precious son. Mój drogi synu. My beautiful daughter. Moja piękna córko. I want you to know how much I love you. Chcę, abyś wiedział, jak bardzo cię kocham. I have created you. Stworzyłem cię. I have formed you. Ukształtowałem cię. Just the way I liked it. Tak jak mi się to podobało. And you are fearfully and wonderfully made. I ty jesteś cudownie stworzony. And when you were born, kiedy się urodziłeś, I was there. Byłem tam. To welcome you into this world. Aby powitać cię na tym świecie. The world that I created for you to live in. Na świecie, który stworzyłem, abyś na nim mógł żyć. And I watched you growing up. Obserwowałem cię, kiedy dorastałeś. And I've never left you, I've never forsaken you. I nigdy cię nie opuściłem, nigdy cię nie porzuciłem. Even at the times when you did not know where I was there. Nawet kiedy nie wiedziałeś, gdzie jestem, ja byłem przy tobie. And I want to take every word that has devalued you. I chcę wziąć teraz każde słowo, które ciebie przygniatało. Every word that wounded you. Każde słowo, które cię zraniło. Every word that described you wrongly. Każde słowo, które sprawiało, że czułeś się samotny. And I break the power of those words over your lives. I chcę złamać teraz, łamię moc tych słów nad twoim życiem. And I want you to hear my words. Chcę, abyś usłyszał moje słowa. What I think about you. Co ja o tobie myślę. For my thoughts are as many as a sand on a sea. Bo tak... I want to give you future and a hope. Chcę dać ci przyszłość i chcę dać ci nadzieję. And I made you so special. Uczyniłem cię wyjątkowym. Perfect in my eyes. Doskonałym w moich oczach. And I did not make any mistake in creating you.
stwarzając Ciebie, nie popełniłem żadnego błędu. I made you very unique. Uczyniłem Cię wyjątkowym. With unique talents and gifts. Z wyjątkowymi talentami i obdarowaniami. And there's no one like you. Nie ma nikogo takiego jak Ty. And I want to pour my love into your heart. Chcę wlać w Twoje serce moją miłość. And heal your heart. I uzdrowić Twoje serce. So I bless you, my son. I więc błogosławię Cię, mój synu. I bless you, my daughter. Błogosławię Cię, moja córko. That you would know my love. Abyś poznał moją miłość. And that you would know. Abyś wiedział. That you belong to me. Że należysz do mnie. That you are in my family. Że teraz jesteś częścią mojej rodziny. And you belong in my kingdom. I należysz do mojego królestwa. And you are not second-class citizen in this kingdom. Że w tym królestwie nie jesteś obywatelem drugiej klasy. But your father is the king of the universe. Że twój ojciec jest królem wszechświata. And how much value do you have? I wartość, którą masz. That I have paid such price for you. Pochodzi stąd, że zapłaciłem wysoką cenę za ciebie. With the life of my son. Życie mojego syna. I bless you to receive my love. Błogosławię cię, abyś przyjął moją miłość. And walk in it. Byś w niej chodził. And give it away. Byś ją dawał. I bless you to be able to have meaningful friendships. Błogosławię cię, abyś potrafił nawiązywać znaczące przyjaźnie. I bless you to have peace in your heart. Błogosławię cię, abyś miał pokój w sercu. And to succeed in what you do. Aby szczęściło ci się w tym, co robisz. I bless you with life. Błogosławię cię życiem. You are my light. Jesteś moim światłem. And I bless you. I błogosławię cię. That you can shine in the deepest darkness. Abyś świecił w największej ciemności. I bless you with hope. Błogosławię cię nadzieją. And I bless you with these words. I błogosławię cię tymi słowami. You are my beloved son. Jesteś moim synem umiłowanym. You are my beloved daughter. Jesteś moją umiłowaną córką. And in you my pleasure rests. I w Tobie mam upodobanie. You are my beloved son. Jesteś moim umiłowanym synem. You are my beloved daughter. Jesteś moją umiłowaną córką. And in you my pleasure rests. I w Tobie mam upodobanie. You belong to me. Należysz do mnie. You are mine. Jesteś mój. And I am yours. A ja jestem Twój. Your Abba. Twój Abba. In Yeshua's name. W imieniu Jeszuły. Amen. I would like to play one more piece. Chciałbym zagrać jeszcze jeden utwór. Is that okay? Czy mogę? So, very Jewish piece. Jest to bardzo żydowski utwór. Many years ago I wanted to take very simple Hebrew song. Wiele lat temu chciałem wziąć taką symboliczną żydowską pieśń. And make a complex composition out of it. I stworzyć z niej taki złożoną kompozycję, rozbudowaną kompozycję. What do you think is the most popular Hebrew song that everyone knows? Jak wam się wydaje, jaka jest najbardziej popularna żydowska pieśń, którą wszyscy znają? Some say Shalom Aleichem, some say Hava Nagila, right? Niektórzy mówią Shalom Aleichem, niektórzy Hava Nagila. They both very popular. Obydwie są bardzo popularne. So today I will play Hava Nagila. Więc ja zagram Hava Nagila. But the complex version of it. Ale taką bardziej rozbudowaną wersję tej pieśni. So I made a rhapsody on Hava Nagila.
Więc z pieśni Havana Gila stworzyłem rapsodię. And if you ask me, what does rhapsody mean? Ale jeśli zapytacie mnie, co to jest rapsodia? I'm not sure. Nie jestem pewien. I think it means that once in a while you recognize the tune. To znaczy, że od czasu do czasu gdzieś rozpoznasz tą właściwą melodię. And what happens in this rhapsody? A co się dzieje w tej rapsodii? It starts very joyful. Zaczyna się bardzo radośnie. And you recognize Havana Gila. I słyszycie tą melodię Havana Gila. By the way, do you know what Havana Gila means in the Hebrew language? Czy wiecie, co znaczy Havana Gila po hebrajsku? Anybody? Okay, I'll tell you. It's okay. To nic nie szkodzi, wam powiem. It means let's rejoice. To oznacza radujmy się. But something happens in the middle of this piece. Ale w połowie tego utworu coś się dzieje. The melody breaks. Melodia załamuje się. And it goes to the low keys over here. I przechodzi do niższych tonacji. And it becomes dark and intense. Robi się taka mroczna, intensywna. And it struggles. I zaczyna się trud. And it tries to get back to the top. Próbuje powrócić na górę, górne partie. Perseverance, it gets to the top. I dzięki uporowi i wytrwałości wraca w te górne tony. And it becomes triumphant. I mean, it becomes joyful first. I na początku staje się radosna. And eventually triumphant. A w końcu triumfuje. And for the triumph, I borrowed a few chords from George Gershwin. I do zaznaczenia tego triumfu pożyczyłem kilka akordów od Żyda Gershwina. I don't think he'll mind. Myślę, że nie będzie miał nic przeciw. But it's like description of the history of the Jewish people. Jest to jak opis całej historii narodu żydowskiego. We went through the valley of shadow of death. Przeszliśmy przez Dolinę Cienia Śmierci. Our lives were broken. Nasze życia były rozbite. The enemy wanted to destroy us. Wróg chciał nas zniszczyć. But someone who cares about us, ale gave ktoś, us promise. Ale ktoś, kto się o nas troszczy, dał nam obietnicę. Healed us and put us back together. Uzdrowił nas, poskładał w całość. And return us back to our inheritance. Przywrócił nas do naszego dziedzictwa. And so personally you can also relate that maybe you are going through difficult times and situations. Może na poziomie osobistym także jesteś w stanie odnaleźć się w tym. Maybe you feel your heart is still broken. Może przechodzisz przez trudności, może czujesz, że twoje serce jest ciągle złamane. But the Father wants to put all the broken pieces back into one. Ale Ojciec chce znowu poskładać w całość te rozbite kawałki. And give you joy and triumph. Dać ci radość i zwycięstwo. So, Rhapsody and Havana Gila. Więc rapsodia Havana Gila. Thank you.
Thank you.
So, what a blessing was to be with you. Było błogosławieństwem być tutaj z wami. We invite you to visit Israel when you can. Zapraszamy, przyjedźcie do Izraela, odwiedźcie nas, jeśli będziecie mieli tylko sposobność. Learn about your inheritance. Uczyć się o waszym dziedzictwie, żebyście mogli nauczyć się czegoś i dowiedzieć o waszym dziedzictwie. And may Father continue to bless you. Niech Ojciec dalej wam błogosławi. Shalom. Shalom.